Dobra, moi drodzy, ruszamy. Ja tylko tutaj sobie muszę wyłączyć. O, właśnie. Muszę wyłączyć to, że jak najeżdżam na linię, to żeby mi nie hałasowało. I jedziemy. I jedziemy teraz pod belgijską granicę. Nie pamiętam. Tata Steel, to jest stalownia. Także będziemy wieźli jakiś jutro załadunek. I gdzieś za Warszawę daleko. Znaczy może nie tak daleko, na północny. Na północny zachód gdzieś tam od Warszawy. Także co? Jedziemy. Mam 3 godziny jazdy, a o to wynika nie z czasu jazdy, a z czasu pracy. Bo zaczęliśmy o 4 rano, a mamy już 16. Także 12 godzin już jestem w pracy. Dobra. To nie pamiętam, czy się daje jakieś dokumenty, czy dowód osobisty, żeby sprawdzili, czy po prostu się wyjeżdża. Teraz tak, obwodnica Paryża. Z tą czwórką będziemy jechali kawałek. Pojedź autostradą. No i zobaczcie, jak już to wygląda. Skręć w prawo na rondzie i zjedź pierwszym z jazdy. No ale godzina jest 16, tak? I stoimy w korku. A ten korek trochę jest. Oj, ja nie wiem, dokąd dzisiaj zajadę. Teraz tak, do załadunku mam jazdy stąd 4 godziny 20 minut, biorąc pod uwagę ten korek. Tak były 4 godziny, pamiętam, jak nie było korka. No wiadomo, że to jest przekłamanie, ale liczmy 4 godziny jazdy, jakby nie było korka. A mogę jechać 3 godziny. Teoretycznie godzinę mogę się zatrzymać przed miejscem załadunku jutro, który będzie. Ale wiadomo, no to myślę jakieś półtorej. No 2 godziny jazdy mam, no 2 godziny to 2,5 godziny, jak wszystko dobrze pójdzie przed rozładunkiem, to później tak 2,5, liczmy 2,5, załadunek i zostanie się na dychę. No, może tą dychę zostawię sobie, chociaż i tak 2 dychy będę miał. No w każdym razie pojutrze czeka mnie na dychę jazda. No i zobaczymy, jak to będzie szło. Trzymaj się lewej strony, następnie trzymaj się lewej strony. O, tutaj też. I to jest, zobaczcie. To jest kierowca z Polski. Ja się włączam do ruchu, ale on mnie nie wpuści. Bo po co? A kierunkowskaz mam włączony, teraz dopiero. A nie mogę od razu zjechać, bo go zahaczę naczepą. No. No są tacy. No nie myślą. Widzi, obok niego jedzie kierowca, który się włączał do ruchu. To nie. Oj, zobaczcie teraz, jaki kocioł. A jesteśmy w tym miejscu. Tak wygląda Paryż. A tutaj mamy... Tu jest jeden korek. Tak, zaraz się uruchomi to. Kurde. Powolny ruch drogowy na drodze 104. Przed tobą korek. Jeden. Między Collagen, Torcy, D128, Latanciennę przez A104, a Ville Persis, Ville Vaudé N3 D105, Latanciennę. Jak to mówią w tej reklamie, duży może więcej. Trochę wymusiłem tutaj na tym mini, ale tylko dlatego, że tutaj jest zjazd. I nie chciałem tutaj, wiecie, stać. Dobra. I nie chciałem tutaj stać w korku, ale się ten wciął mi tutaj. Jak trzymaj to się lewej strony. Nie chciałem stać za zjazdem tutaj, nie? Dobra, jedziemy dalej. Jeszcze 2,5 km w takim korku. A zrobiła się już 17.
to pamiętacie, jak ostatnio mówiłem, która jest godzina, nie? Dwie godziny jazdy mi zostały. Dwie. A ja jestem cały czas na 104 na obwodnicy Paryża. To już tutaj, można powiedzieć, godzinę czasu już prawie kwitnę. 50 minut. Kurczę, tak się wciskają te samochody. Motocykle, tutaj jeden to nie ten, co teraz jechał, ale jeszcze wcześniej to ledwo się zmieścił między ciężarówką a jakimś tam busem. No właśnie. Cały Paryż. Rewelacja, nie? O, następny piździkiem przejechał. Nawet nie wiem, gdzie dzisiaj dojechać. No jak najdalej. Jakoś to będzie, tak? Jak mówią nasi piłkarze przed meczem. Jeszcze teraz do 104 będziemy jechać autostrady za czwórki. Ale zobaczcie, co się dzieje za nami. I co się dzieje przed nami. I w drugą stronę. To jest po prostu gęsto tych samochodów. Ja wiem, że z kanapy, czy z fotela, czy z łóżka, jak oglądacie to, to nie robi takiego wrażenia. Ale tutaj są momenty, gdzie jestem oblepiony tymi osobówkami. Ja pitole. Znowuż stoimy. Rozmawiałem z Adrianem przed chwilą, on się zmienił firmę i tam jechał przez obwodnicą Pragi. Tam to powiedział się dzieje na obwodnicy Pragi dopiero. Tam się dopiero dzieje. Nie dość, że jest kocioł, to jeszcze jak jechał teraz ostatnio, to tam 5 czy 6 wypadków mijał. Także pepiczki też tam potrafią zamieszać, dosłownie jak Niemcy na swoich autobanach. A tutaj nie wiem, co się zadziała, ale wiem na pewno, że już nawigacja sprowadziła mnie, żebym pojechał jakimś objazdem, bo się zrobił jakiś korek na autostradzie i na pewno mnie prowadził już jakimś objazdem przez jakieś miasteczka, także fajnie się kończy dzień. No, tu gdzie my jesteśmy, proszę bardzo, taki oto napis. Także nie wiem, czy był wypadek, czy nie, bo tam na Bulajach coś jedzie, w tamtą stronę też jechało. Ja pierdzielę. No nic, no. Najwyżej będziemy dygać w piątek jak najdalej, bo to, że jutro tam zdążę, to zdążę. Tylko teraz tak. Jutro załadunek. No to wiadomo, z samego rana, żeby być jak najwcześniej na tym załadunku, nie? Załadują i później jak najdalej pojechać, żeby stanąć gdzieś w Niemczech. No i później z Niemiec zostanie mi piątek, tak naprawdę. Jak już jak najdalej staję, żeby dojechać tam na rozładunek. Tylko nie mam godziny podanej, no wiadomo, że tylko popołudnie. Na pewno nie od rana. Pamiętacie pewnie, że jak w korek wjeżdżaliśmy, to było widno, prawda? No, cały czas tym korkiem jedziemy. Jeszcze 4,5 km, bo tamten się skończył, zaczął się nowy, który też miał koło siódemki. Ja nie wiem, jak ci Francuzi tutaj, no bo ci teraz wyjeżdżają z Paryża, gdzieś jadą do miejscowości podparyskich, tamci znowuż jadą w kierunku Paryża i tak dzień w dzień? Naprawdę. Trzeba mieć anielską cierpliwość. Na dodatek, mówię, ja będę jechał za chyba 10 km, gdzieś mi tam każe skręcić w bok i będę już jechał jakimiś takimi landówkami, gównianymi drogami. Zobaczymy, przez jakieś miasteczko mam przejeżdżać bodajże. W każdym razie, jak będzie jakiś ciekawy przejazd, tym bardziej, że to będzie ciemno już bardzo, to ja wam to nagram. 240 km mam do załadunku.
No i dlaczego tak się spieszę? Dlatego, żeby jutro mieć jak najmniej do przejechania na załadunek rano, żeby być tam jak najwcześniej, żeby jak najszybciej mnie załadowali i żeby jak najszybciej ruszyć, żeby jak najdalej zajechać w Niemcy, bo wiadomo, Belgia, przez Holandię na Venlo pójdę do tego sklepu, jakąś kawę kupię chyba, bo się w domu skończyła. No i zobaczymy. Dobra, rozluźniło się trochę, ale z tego co widziałem na mapie, to jest tylko tak na moment. Tu jest takie rozluźnienie, rzadziej trochę i za chwileczkę znowu zgęstnieje. No właśnie, i to jest już to zgęstnienie się zaczyna. Ale to wygląda biało-czerwona wstęga. W jedną stronę na biało, w drugą stronę na czerwono. D84, no, to są rejony Mitrimori. I zobaczcie teraz, jak wygląda tutaj wyjazd z Paryża. Jak to jest oświetlone. Przede wszystkim, jaka to jest powierzchnia. Ile. No to jest niewyobrażalne. To wygląda jak, kurczę, pustynia w światłach. Pustynia w światłach. Niesamowite. Jednak Paryż to jest, wiecie, no, metropolia to jest coś potężnego. To nie jest tylko ścisłe centrum i koniec. Tylko to się rozciąga. Praktycznie nie widać różnicy. Takiego oddzielenia, że aha, dobra, Paryż, tak jak na przykład w Łodzi się jedzie, jest Łódź, później jakiś czas nic nie ma i Konstantynów, tak, a między Łodzią a Konstantynowem na przykład to są jakieś tam trzy domy na krzyż. A tutaj nie, jeden samolot, drugi samolot, tam dwa samoloty naraz lecą, zobaczcie, widzicie te światełka? Tam też ląduje jakiś, tam też jakiś leci. Także w powietrzu widzę też jest korek. A my zaraz będziemy za 5 km, jak się doszłapiemy, będziemy skręcać w prawo. To jest wszystko koło lotniska Charles de Gaulle. Tam wystartował samolot. O, tutaj się coś posypało już. Mu się chyba zespawali, a nie. Kapcia złapał i se stoi. Za nami tam lądował samolot znowuż. Tu się naprawdę dzieje, powiem wam. A jak z góry tam zjeżdżałem, to tutaj widać po prostu dywan świateł. Biało-czerwony dywan świateł. No i oczywiście ciężarówki na marginesie, które złapało, tacho je złapało i kręcą pauzy. A mamy już 17:45. Także trochę już jedziemy. Za 2 godziny. No, za 2 godziny. Zaraz, o 16:00, tak? Wyjechałem z firmy. No to tak, bo z 15 minut będzie 2 godziny. Tak to wychodzi. Jestem cały czas w okolicach Paryża. Patrzcie ten, jak teraz się tu wciska. U mnie się korek skończył. Ci, co jadą do Paryża, cały czas sterczą. I to jeszcze, ho, 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 galancie. Aczkolwiek przede mną znowuż jakieś tam 2 minuty opóźnienia. Kurde, to jest... trzeba mieć anielską cierpliwość, albo jeszcze lepszą. No, zaczyna się wolno zatwardzenie, a za 20 km po prawej stronie nic nie będzie widać pewnie. Park Asterixa będziemy mijać. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak robią coś, to po prostu nie można się zmieścić. Tak wąziutko. Jesteśmy na A1. Rozluźniło się,
korków przede mną nie ma. Się nie zapowiadają, teraz to się musi wszystko rozjechać, rozciągnąć jak guma. No a ja będę wypatrywał, bo mam godzinę 11 jazdy, czyli godzinę, liczmy 80 km. I tutaj widzę parking za 63 km. Jakaś pompa. Takie 45 minut jazdy. Może coś dalej będzie, nie wiem, zobaczymy. Na razie ten na 63 km. Pojedziemy, zobaczymy. A teraz przejeżdżamy pod pasem lotniska imienia Charlesa de Gaulle'a. To jest troszeczkę tak jak we Frankfurcie nad Menem. Tam widać tylko trzy światełka, które się wzbijają w powietrze. Samolot wystartował. No niestety nic nam tutaj nad nami nie przejeżdża, nie będzie kołowało. Ale tak wygląda właśnie, można powiedzieć, pod pasem, tak? Pod pasem do kołowania, bo na pewno tu nie ma pasa startowego, tylko to są pasy jakieś takie do infrastruktury, z infrastruktury tego lotniska. I dużo, 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 dużo tego jest. No i się rozpadało. I mimo tego, że już odjechaliśmy trochę od tego Paryża, to kocioł jest cały czas i bardzo nerwowa jazda. Kierowcy mega jadą nerwowo. Wciskają się, przepychają się, tutaj widać. No naprawdę. I nie tylko osobówki, ciężarówki tak samo. A do tego jeszcze zaczęło wiać. Także super się zrobiło. Za jakiś kilometr będzie zjazd do parku Asterixa. Ja tutaj kiedyś patrzyłem, gdzie tu by można było stanąć ciężarówką, ale to chyba to tak samo jak do Disneylandu, po prostu trzeba stanąć na najbliższym parkingu. O, widzicie, tutaj już jest napisane park Asterix 1000 metrów. Trzeba by było stanąć po prostu gdzieś jak najbliższej, jakieś nie wiem, 5 km chyba jest do Disneylandu, albo 6 z buta, i do Asterixa jakoś też tak samo. No bo rower bez sensu, chyba że ktoś Ubera sobie zamówi i dojedzie sobie Uberem w jedną, w drugą, a później jeszcze wypeceluje kasiorę w jednym i drugim parku. No, nie jednego dnia, wiadomo, nie? Ale no to by była fajna atrakcja nawet dla mnie, starego pryka. Tutaj jakby się zjechało i tam, żeby była możliwość gdzieś zaparkować, no to by było super, nie? Ale już patrzyłem tą opcję i niestety nie ma dla ciężarówki miejsca. Są dla autokarów, no ale jak ja bym się zatrzymał, to by była jedna wielka lipa i zaraz by był pewnie kwit. A ten park jest tutaj, tu już widać nawet, no jest ciemno, ale tutaj zobaczycie, już są te no instalacje, jakieś kolejki górskie i tak dalej. Tak samo tutaj, za tymi krzakami, gdzie są te światełka. Ale trudno. Kiedyś może. Jadę, bo ten samochód idzie 9.0 w ogóle, nie? No i kurde, nagle taki flash przede mną. Ale tak gdzieś, że nie wiedziałem, czy za mną, czy przede mną, czy w lusterku, i gdzieś tam odbłysk do mnie był, taki refleks w moim kierunku. Mówię, co jest? Ale mówię, nie, no we Francji jest 90 maksymalna na autostradzie. Można jechać, można śgać. Chyba że jest inaczej, mówią znaki. Ale nie, no, widzieliście przed chwilą, jak się błyska, prawda? Także gdzieś tam przed nami na horyzoncie jest burza i wyładowanie atmosferyczne. Jeszcze pojedziemy. No takie 9.0 to w takich sytuacjach pomaga, powiem wam. Tu faktycznie pomaga, można sobie depnąć. I trzy takie ciężarówki wyprzedzić. A tak jak
tamtym manem jechałem, on miał 8,5, bo ten ma 9,0, ale na GPS się pokazuje 8,8, tak? Czyli 2 km różnicy. A tamten jechał na budziku 8,5 maksymalnie, a 8,3, 8,2 w rzeczywistości. No to co ja mogłem zrobić? Nic. Zaraz zjeżdżamy na parking. Patrzyłem, jak on wygląda na Google, bo jeszcze nie stałem na nim. On jest taki dosyć spory, nawet wielki. No i tam można po nim sobie pojeździć, że tak powiem. Tylko jak to na francuskich parkingach, wszystko jest do góry nogami. Trzeba naprawdę patrzeć na znaki, tak jak tutaj chociaż. Gdzie pojechać, żeby nie wyjechać, a żeby można się było wrócić, nie? Także się przejedzie się ze mną. Przejedź przez rondo. No, powinno być miejsce tutaj dużo, bo na parkingach wcześniej też były miejsca, no ale zostało mi się 26 minut jazdy. I co? No gdzieś, kurczę, już muszę stanąć, a dalej? Już dzikusy są same, no to wiecie, jak to jest na tych dzikusach. Aczkolwiek to jest Francja i tutaj jest tak, że czy to jest dzikus, czy to jest parking taki, stacja benzynowa, to tak naprawdę wszędzie mogą okraść, skręć w lewo, a jeden, napaść i tak naprawdę nie ma to znaczenia, gdzie staniemy, tyle tylko, że w głowie u człowieka jest coś takiego, że a, stoję na stacji benzynowej, jest widniej, teoretycznie bezpieczniej, jest fajniejszy kibelek i tak dalej, i tak dalej, nie? Dobra, to obadamy dalej, tutaj wjedziemy. Tam później można podobno jeszcze pokręcić się. Tam na dole jest jeszcze. Wolałbym w rajce stanąć niż na dupach. Oj. O, widzisz, jak się błysnęło? Nieźle, nie? No tutaj są, tam miejsca są, tylko kurde, to na takim odludziu, no trudno, ale oświetlony jest, to jest najważniejsze. W prawo kolego, dawaj tutaj. Po 90 metrach, jedź do przodu, a jeden, E15, jedź do przodu, następnie pojedź autostradą. Niebezpieczna strefa. Też chyba nie wiedział i wyjechał, bo wjechał na parking. Zrobił, bo zobaczcie, no to tak wymyślili tutaj te wjazdy na parking. Faktycznie to wygląda jak jakiś wjazd nie wiem, w pole, jakbyśmy z parkingu wyjeżdżali w ogóle gdzieś. Kurde, to trzeba patrzeć na ten tył, żeby jak jest długi taki łuk, to trzeba bardzo ostrożnie, żeby tym tyłem gdzieś tam mimo wszystko nie zahaczyć. No to co, tutaj staniemy, nie? Tuch, 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 tuch. O. Tu sobie się przykleję i będziemy tu stać, moi drodzy. 23 minuty się zostały. Ale odruch jeszcze jest z tamtego samochodu do biegów, do hamulca ręcznego. O, widzicie, jak teraz tutaj przygasł wyświetlacz? O, i się włączył z powrotem. Jak
ale to trzeba włączyć, jak w ustawieniach, bo tak to normalnie będzie, nie? Czyli tam jest taka opcja, że jak się w momencie cofania, żeby przyciemnienie wyświetlacza, coś takiego to jest. Dobra, no to co, moi drodzy, kończymy. Mamy godzinę 18:46. 22 minuty zostały do końca dzisiejszego dnia. 2 godziny 10 minut jazdy, 150 km na jutro, żeby dojechać do bazy. 2 godziny, no to zostaną się jeszcze 7 godzin, tak? Bo nie chcę dychy wykorzystywać. Dychę chcę zostawić na pełny dzień, na pojutrze. Do następnego. Mam nadzieję, że Wam się te filmy podobają. Nie są za nudne. Ja nie marudzę za bardzo. Jeżeli tak, to oczywiście piszcie, tylko wiadomo, bez przekleństw i tak dalej, bo to zabawa jest. Jak ja się gdzieś tam pomylę, no to jestem tylko człowiekiem. Jak coś głupiego powiem, to wiecie, że to jest na żywo mówione, ja tu sobie nic nie przygotowuję, to jest cały czas na bieżąco gadka. Także tak jak powiedziałem, spróbujcie zrobić coś takiego, że weźcie sobie telefon, jedźcie samochodem jako pasażer, albo idźcie pieszo, nagrywajcie cokolwiek, co jest przed Wami i mówcie na ten temat. Po prostu opowiadajcie, tak jakbyście właśnie tworzyli relacje, a później odtwórzcie to sobie, puśćcie i zobaczycie, jak to wyjdzie. To jest naprawdę trudne. Dobra, na razie, do jutra.